Okej, zaczynamy tanzańską przygodę. Przedostaliśmy się do Dar es Salaam. A teraz przedostajemy się już wewnątrz kraju do Arusha. Arusha to miejscowość, która jest jakby stolicą safari. To lotnisko w Arushy, dość małe, ale dużo tu samolotów, też małych, myśmy przylecieli tym. Na lotnisku jest kilka budynków, ale to nic wielkiego, ale miło coś takiego zobaczyć, bo z reguły widzi się te wielkie gmachy, a tutaj bardzo przyjemne, lokalne lotnisko. Wcześniej zabiegaliśmy wycieczkę safari czterodniowe i w cenie tego było odebranie nas z lotniska i tutaj jedziemy już wozem do centrum miasta, do hotelu, gdzie nas odstawią, a jutro na nas odbiorą i ruszymy do skresnej krainy. A to już miasteczko Arusha, jak widać, naprawdę pełne zamętu, mnóstwo ludzi, duży ruch, ale to jest coś nowego i gratka dla oka, bardzo kolorowe również. No to w końcu dojechane, jesteśmy na miejscu, w miejscowości Arusha i stąd będziemy podbijać Tanzanię. Początkowo, mówiąc o Tanzanii, przychodzą każdemu, kto zagłębi się w temat, dwie rzeczy. Pierwsza to Zanzibar, drugie to safari. I my też tak pójdziemy, mają 2 tygodnie. Na to wszystko zrobimy najpierw safari, a potem pojedziemy na Zanzibar, gdzie postaramy się spędzić naprawdę relaksujący czas na rajskiej wyspie. Safari zarezerwowaliśmy dużo wcześniej. Researche i obczajki robiłem już pewnie 2-3 miesiące wcześniej, ale myślę, że nie jest to konieczne, a na pewno ułatwi sprawę. A to nasz hotelik. Tam na górze są pokoje. Tutaj taka dość duża część wspólna. A na zewnątrz wielki ogród i grecki bóg leżący na trawie. Dzisiejszy hotelik, w którym się zatrzymaliśmy, w Arushy, naprawdę pięknie przystrojony, z klimatem i z takim afrykańskim polotem. A dzisiaj chyba prześpimy znowu Sylwestra. Słów kilka o pieniądzach w Tanzanii. I mają tutaj lokalną walutę, tak pięknie wyglądającą, symbolami lwa, nosorożca i innych tutejszych zwierząt. No i tak, można płacić tą walutą albo dolarami, które są bardzo często w hotelach wymiennie stosowane. Noc sylwestrową przesypiamy. Wszystko po to, aby jedną z największych, a na pewno najdroższych przygód ostatnich lat zacząć na pełnej petardzie. Rano jesteśmy już na drodze prowadzącej przez dzikie afrykańskie stepy. Okej, działamy już na safari. Jedziemy na początku do parku Tarangire. To jest pierwszy park i chyba jeden z najbliżej położonych od Arushy. Otrzymaliśmy się tutaj w wioseczce przed całym parkiem, żeby kupić wodę. W skład naszego auta wchodzi trochę bagażu, chyba jedzenie, zapas prowiantu na 4 dni safari. Do tego tam siedzi pan kierowca, po lewej jego stronie kucharz. A tutaj my na tych siedzonkach się ewakuujemy, zależnie od tego, jak chcemy siedzieć. A przez szybki. Very good, very nice people. Yes, that's first time. Otrzymaliśmy się w wioseczce i już tam razu próbują chłopaki ścisnąć trochę rzeczy. Enjoy, happy new year. Yeah, you too, goodbye. Zapytali się, czy chcemy coś kupić. Oczywiście nie chcemy. Bardzo nie nalegali, pogadali również, są zainteresowani. Na razie to bardzo miło wszystko przebiega. W okolicy krąży bardzo, bardzo wiele aut podobnych do tego, którym my jedziemy. Są to auta terenowe,
dobrze wyposażone, wysoko postawione na kołach. Także żadna górka, żaden dołek im nie straszny. Tutaj miejsce dla pana kierowcy. Ma też radio, przez to może kontaktować się z kolegami. Auto naprawdę nie wygląda na duże w środku, ale z zewnątrz to jak czołg. Zaraz je pokażę. Mamy też dostęp do prądu. Wiem, że niektóre z aut mają też lodówki, a niektóre nawet pewnie i Wi-Fi. A wioseczka wygląda no mniej więcej tak. Sklepy, kurz i brud, dużo Coca-Coli, co chwila jakieś biznesy. Bardzo ciekawie. Tutaj pani niesie na głowie jakiś interesujący obiekt, kosz, tam pewnie owoce czy inne towary. Pies przechadza się też tutaj po progu. Kurz się nosi i zaraz ruszamy na podbicie tutejszych parków narodowych. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest wejście do parku Tarangire. Dokładnie. Nie znam tych nazw. Będę tutaj kaleczył, ale zrozumcie mnie, za trudne te nazwy. A tutaj jedno z zwierząt, które możemy zobaczyć, a bardziej jego pozostałości. Człowieko, byk, tak się zwie. Jest to wielkie zwierzę, rzadko spotykane. Ma 5 metrów wysokości, 20 długości i grasuje tutaj w buszu. Zaraz wam pokażę na zdjęciu, jak wygląda. O tak. Serio mówisz? Czy ja robię? Safari przebiega tak, że jeździmy naszym autkiem, któremu już otworzono daszek. Jest przewiewnie i bardzo wygodnie w cieniu i oglądamy zwierzynę, która tu grasuje. Tutaj jakiś rodzaj sarenki grzebiącej w trawie. Naprawdę bardzo blisko i bardzo ich wiele. Nie boją się za bardzo aut. Spokojnie tutaj krążą. A na horyzoncie wielkie baobaby, drzewa potężne. Ponoć odwrócone korzeniami do góry i zasadzone tak jeszcze raz według miejscowej legendy. Pan tutaj co chwilę nam opowiada, jak wszystko wygląda naokoło i co się dzieje, także cały czas mamy informacje w zasięgu ręki. Jedziemy tak przez bezdroża Parku Narodowego, autko za autkiem, ale w dosyć dużej odległości, także nie ma ścisku, nie ma uczucia po prostu tylu turystów, ile tu krąży, a krąży tu naprawdę dużo. Ceny w safari naprawdę są wysokie, a to z tego względu głównie, że wyjściówki do parku są wysokie, ale myślę, że jakoś to można przeboleć i te wrażenia, które tutaj się osiąga, są warte. Już mogę teraz to zauważyć. W życiu czegoś podobnego nie doświadczyłem, a oglądanie zwierząt w ich naturalnym środowisku to na pewno coś, czego nie można już w wielu miejscach robić. A tutaj mały korek na safari. Wszystko sprowadza się do tego, żeby wypatrzeć zwierzęta i tak jeździmy z oczami wytrzeszczonymi. Jechaliśmy na wzgórze, tam są słonie. Nie widać ich okiem kamery, ale przez lornetkę można spokojnie zauważyć. A tutaj wodopój, rzeka, która daje wodę i nawadnia całą krainę. To jedno z miejsc, gdzie jest największa populacja słoni na świecie. I właśnie je oglądamy. Tam są schowane w krzakach. Słonie jakieś takie większe niż te, co widzieliśmy kiedyś schowane przez człowieka. Obrócił się do nas, patrzy na nas, ruszył wielkim uchem i zaraz może tu przyjdzie. Rzeka,
której park Tarangire wziął swoją nazwę. Płynie tutaj teraz dość szerokim strumieniem, korytem. Jest pora deszczowa. A gdy przychodzi susza, to tu zbierają się zwierzęta, żeby napoić się. Widać tutaj też bardzo dobrze bezkres tych terenów. Po horyzont drzewa, lekkie pagórki, aż stykają się po prostu z niebem. To jest ogrom parków w Tanzanii. Park Tarangire ma powierzchnię prawie 10 razy większą niż Bieszczadzki Park Narodowy. Nazwa pochodzi od płynącej tu rzeki, która w okresie suszy jest głównym źródłem wody, a w jej poszukiwaniu stada antylop przemierzają te tereny. Podążają za nimi żebry oraz inne zwierzęta, a za nimi wszystkimi drapieżniki. Zjawisko to zwane jest wielką migracją. Co jakiś czas widzimy zwierzęta. Czasami stoją przy drodze, a innym razem trzeba je wypatrywać przez lornetkę. A tutaj mamy jedno z bliższych spotkań dzisiaj. Słonik, mężczyzna. Chodzi sam, dlatego wiem, że mężczyzna pan nam powiedział. No, to teraz czas na jedzonko. Tutaj mamy naleśniczki, pączki i tylko nie wiadomo, czyli frytki. Miam, miam, miam. Bardzo dobrze zorganizowane jedzenie na safari. Dostaje się boksa i w nim jest całe jedzenie, naprawdę jest tego sporo. I tutaj też grasują małpy, które kradną jedzenie i tak będziemy fruwać. Jest widok, taka trochę promenadka na rzekę, za którą zaraz pasą się słonie. Czasami też, biegnie. Mam nadzieję, że ukradną te frytki. To ciekawe, gorąc jakoś tu strasznie nie dostwiera. Jest ciepło, naprawdę gorąco nawet, ale nie ma takich tragedii jak na przykład w Azji o tej porze roku. Można przeżyć. Dzień mija całkiem w porządku. Widzieliśmy już kilka zwierząt i to wcale nie jakoś z daleka, tylko niektóre przychodziły bardzo blisko. Jak słonie, żyrafy, mnóstwo różnych jakichś takich sarenkowatych zwierząt. I co chwilę spotykamy praktycznie coś nowego, co naprawdę trzyma nas w takim po prostu zaciekawieniu. Nie ma znudzenia tym wszystkim, zobaczymy jak będzie po kilku dniach. Na razie naprawdę bardzo nieźle. To nie są pieniądze wyrzucone w błoto. Wszyscy przemieszczają się samochodami. Takie auta terenowe, których tu spotykamy, pewnie z 90% to królowie tutejszych dróg. Można takie autko wziąć dwie osoby. Są też używane na grupowe wycieczki do 6 osób. Mają otwierany dach i co dobre umożliwiają naprawdę podziwianie tego co naokoło w bardzo wygodny sposób. To nasze autko, to nasza fura, którą przemierzamy świat. O, dach właśnie się otwiera, pan otwiera daszek. Ola już tam kuka. O, to jest Toyota, jest. Mm-hmm. But then you change it a little bit and you've got a big one nice car. Yeah. Okej, pan powiedział mi, że te auta Toyoty przychodzą tutaj do kraju z Japonii, Japan. I są bardzo krótkie. A tutaj w okolicy znajduje się ze dwie takie małe fabryczki, gdzie te auta są rozcinane na pół i potem wydłużane tak jak komu trzeba. Dodatkowo dorabia się jeszcze do nich ten przedni zderzak i daszek, który widać na górze. I w końcowym etapie otrzymuje się właśnie takie eleganckie auto, którym to można już przewozić pasażerów. Jakby w Polsce ktoś miał takie auto, byłby królem ulicy na pewno. Wszędzie wjedzie, wszystko wyłami. Te samochody, zgadnijcie ile palą. Palą 20 litrów na 100 km i mają dwa zbiorniki. Jeden tutaj, a drugi tutaj o łącznej sumie 160 litrów. Takim autem można jechać teren potem. A oto legendarny guziec. Najbrzydsza świnia na świecie, ale też najbardziej zabawna. Ta droga jeszcze kilka dni temu była przejezdna, ale teraz woda w rzece przybrała.
nie ma szans. Tworzy się wodospad z takim trochę bagnem i błotem, który mocno sunie dalej. Witamy w porze deszczowej. Siedzimy tu już pewnie z 20 albo 30 minut i oglądamy, jak się słonie kąpią. Niby taka prosta sprawa, może być bardzo interesująca. Zaraz obok Bajorku. Jest tu też kilka aut i każdy ogląda to samo. Ale naprawdę można się wychillować, widząc takie rzeczy i zupełnie inaczej wygląda to oglądane teraz na filmie, a zupełnie inaczej w rzeczywistości. To się dzieje tu zaraz. Słychać zgrzyty i okrzyki słoni. Późnym popołudniem kończymy wyprawę i jedziemy w kierunku obozu. Jednak przed bramą parku czeka na nas niespodziewana atrakcja. No, pod koniec dnia trafia się naprawdę niezła okazja. Lew. Czai się za drzewem. No to lwica. Tuż za krzakiem. Lew się skrada. Coś tam nie czaił. Ale nie po co idzie. Co on tam widzi? Ale jajta, wiem co się dzieje. Lew podchodzi powoli do antylop, czy do tych jeleniowatych zwierząt, które tam się pasą. Zakrada się bardzo powoli. Tam chyba jest jeszcze jedna ta świnka. Na razie jest jakieś pewnie z 50 metrów od świnki, ale bardzo powoli i czule idzie, jak taki kotek na paluszkach. Cały czas się patrzy, co robi. I powoli w kierunku. Świnka lekko może się oddala, ale raczej nie jest zorientowana, co się dzieje. Co się zaraz może wydarzyć. Dobra, przerzucam się na lornetkę. Będę to obczajał. To będzie naprawdę scena z krwią i kością. Zatrzymaliśmy się przy drodze i właśnie pan ładuje sprzęt nasz kempingowy, który wynajął gdzieś tutaj po drodze. Jak widzę, to wszystko się odbywa automatycznie. Szef odzwoni i mówi, słuchaj, trzeba wynająć jeden namiot, dwa krzesełka. Nikt nie bawi się w utrzymanie swojego sprzętu, wszystko idzie po prostu z automatu. Wszystko zadawane z tyłu. Jakie niezłe materace. I zaraz ruszamy dalej. Jesteśmy w obozie. Kurde, jestem naprawdę pod wrażeniem jakości usług turystycznych w Tanzanii na razie. Nie zapłaciliśmy jakoś dużo za to safari, specjalnie w stosunku do innych safari. Ja nawet powiedziałbym, że zapłaciliśmy mega tanio jak za prywatne safari, bo około 800 dolarów za osobę za 4 dni i 3 noce. Wybraliśmy opcję budżetową, czyli spanie w namiotach. Niektóre posiłki będziemy mieć też takeaway, czyli na wynos i jedzone gdzieś tam po drodze, ale to w sumie dobrze, bo wtedy nie musimy tracić czasu na gotowanie. A tymczasem pierwszy z obozów, Kizumba, bodajże kamp położony na zasadzie grani góry z widokiem na przepiękne jezioro. I to nasz dzisiejszy nocleg, to nasz namiot, który dostaliśmy na środku. Jak to w środku? Warunki takie, jakie naprawdę mogły być w safari, czyli łoże, moskitiera, światełko,
lekko się trące. No i w zasadzie tyle, nic więcej tu nie trzeba. Jest prąd, w obozie jest też Wi-Fi, jest restauracja, jedzenie tu mamy wliczone. Bardzo miła, pomocna obsługa, która od razu tutaj wita gości, pokazuje co do czego, ale tak z kulturką, nie po prostu odniesienia, tu wszystko jest z kulturką. To już łazienki publiczne. Jest prysznic. Są toalety. Jakoś to będzie. Tutaj umywalki. A, naprawdę bardzo w porządku. No i póki co, wow, idziemy się myć i do boju, bo słońko już prawie zaszło. Cały dzień dzisiaj jeździliśmy. Jutro kolejny dzień.